A więc jest kilka okazji, dla których chcę mówić dzisiaj o chrześcijańskim patriotyzmie. Pierwsza to taka, że mam jeszcze na żywo w pamięci niedawną moją obecność na generalnej konferencji w San Antonio. Podczas kilku takich spotkań prowadzący zapraszali kogoś, z departamentu, w którym tak naprawdę i ja dzisiaj też działam, z departamentu spraw publicznych i wolności religijnej, bo wielu z was mnie kojarzy z redakcją wydawnictwa znaków czasu, ale poza tym również funkcjonuje jako prowadzący sekretariat Kościoła do spraw. Publicznych i wolności religijnej. Więc te osoby zapraszane na podium, z kolei zapraszały inne ciekawe, innych ciekawych gości. I ci ciekawi goście to byli a to jakiś senator, adwentysta, a to y, y, jakiś y, 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 marszałek, chyba taki odpowiednik, można by tutaj określić, marszałek Senatu w jakimś azjatyckim. Kraju. Nie pamiętam Sri Lanka czy, 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 czy inny podobny kraj. Bardzo w ogóle ciekawa osoba, postawny mężczyzna, adwentysta, niemalże chyba od urodzenia yy, i jest marszałkiem Senatu. Nie wiem, jak dokładnie w tym kraju przedstawia się podział władzy i czy tam jest parlament dwuizbowy, czy jednoizbowy, jakkolwiek prawdopodobnie jest osobą numer dwa w tym państwie. A, nad, a jeszcze coś ciekawego, co do tej osoby, a jest nim pomimo tego, że jest osobą nawet niewidomą. Nie dość, że adwentysta to jeszcze niewidomy. Tak sobie myślę, ile Bożych błogosławieństw musiało spocząć na tym człowieku, że pomimo i bycia w mniejszości pewnej wyznaniowej, i również w pewnym sensie niesprawny w jakiejś tam części swego życia, prawda? Jednak ma, miał tyle w sobie samozaparcia, że, że jest w stanie tak wysokie stanowisko piastować. A przecież takie stanowiska wiążą się, jakbyśmy na to nie patrzyli, z jakąś formą działalności w sferze politycznej. Podczas gdy wielu obywateli naszego kraju, nawet w jakimś sensie wielu adwentystów, ma do polityki bardzo zdystansowaną postawę. Tak dalece, że wręcz nie chcą się angażować w żadne formy przejawy takiej działalności. A jednak to tutaj, to tam okazuje się, że mamy adwentystów w świecie na bardzo wysokich stanowiskach, a w najnowszym głosie, a może najnowszy to może do Was jeszcze nie dotarł numer 7-8 głosu Adwentu, ale numer 9-10, nad którym właśnie pracujemy. Znajdziecie w nim artykuł Świadectwo wiary za murami Kremla, a w tym artykule przeczytacie o niestety już nieżyjącej adwentystce, która jeszcze nie tak dawno w Rosji, jeszcze pod rządami obecnego tutaj prezydenta Rosji, pełniła funkcję wiceministra bodaj finansów. Brała udział w posiedzeniach rządu i prezentowała bardzo, powiedziałbym, takie stanowisko w, sferach, w sferze gospodarczej, ale motywowane pewnymi biblijnymi wzorcami, nawet. I nie bała się o tym mówić. A więc to jeden z powodów, który sprawił, że, że Postanowiłem poruszyć ten temat drugi, no tak powiedziałem, z racji tego, że również pełnię tę funkcję w Kościele Dyrektora Sekretariatu Spraw Publicznych i Wolności Religijnej, a ten sekretariat również zajmuje się czymś takim jak relacje Kościoła z władzą świecką, z władzami różnych szczebli. Czy te relacje mają się ograniczać tylko do tego, że Kościół wyznacza człowieka i mówi: Rozmawiaj z nimi, a my tak w ogóle to jako całość będziemy się od tej władzy odcinali na wszelkie możliwe sposoby? Chyba nie. Chyba tak być? Nie powinno. I trzeci powód, dla którego pragnę się tym tematem zająć, to ta szczególna rocznica dzisiejsza, już dwa razy wspomniana w pierwszej części nabożeństwa. To. 1 sierpnia, kolejna rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego. Nie wiem, co ta data dla Was znaczy, ale dla mnie bardzo dużo znaczyła nawet wcześniej, nim zamieszkałem w Warszawie. Od kiedy zamieszkałem w Warszawie, znaczy jeszcze więcej. Bo niejako krążę po ulicach, które są niemymi świadkami tamtych. Okropnych z jednej strony, z drugiej bardzo wzniosłych wydarzeń. To wszystko każe nam też postawić sobie pytanie. Jesteśmy adwentystami dzisiaj w czasie pokoju, ale co by było, gdyby, byśmy, gdybyśmy byli gdyby dane nam było być adwentystami wtedy? Jakbyśmy wtedy postrzegali pewne sprawy, jakbyśmy wtedy ustawili się. Do pewnych rzeczy dziejących się wokół nas, które stawiałyby nas wobec pewnych wyborów, wyborów może nawet tragicznych. A że pokój na świecie jest rzeczą, powiedziałbym, płynną i bardzo niepewną. Warto sobie pewne pytania stawiać zanim pewne wydarzenia nadejdą, zanim by nas miały zaskoczyć. Postawić sobie pytania odnośnie tego, jaki jest mój stosunek do ojczyzny, do patriotyzmu. Jak ja je rozumiem jako adwentysta dnia siódmego. Mam wrażenie, że to wszystkie powody, dla których chcę się tym tematem dzisiaj zająć. Dlatego na początek spróbujmy sobie zdefiniować to słowo tak bardzo... Jest chyba jeszcze jedno słowo, od którego tak wielu chrześcijan, w tym adwentystów, się odżegnuje. To są takie dwa słowa jak seks i polityka. Niektórzy uważają, że wręcz nie powinny w literaturze adwentystycznej występować. Że nie powinno się tych słów niemalże używać. To pierwsze dziś pominę, nie o nim, ale polityka. Kilka słów dosłownie. Co to jest? Tak sobie wynotowałem jedną z takich definicji, to działalność władzy państwowej w dziedzinie gospodarczej, społecznej, wojskowej, dotycząca spraw wewnętrznych i stosunków z innymi państwami. Niektórzy mówią polityka jest brudna, w ogóle nie należy o tym dyskutować, a już w ogóle chrześcijanie nie powinni się w to mieszać. Ale jeśli polityka to również sprawy społeczne, kulturalne, wojskowe, a słyszeliście o czymś takim jak polityka zdrowotna? Nie interesuje Was? Polityka zdrowotna? Polityka społeczna, czyli ubezpieczenia społeczne, sprawy emerytalne, nie interesuje nas? Polityka podatkowa, ta to już w ogóle nas nie interesuje. O, chyba, że tych, co prowadzą jakąś własną firmę. Chyba interesuje jednak gospodarcza polityka, od której zależy, ile będziemy mieli w naszym budżecie domowym. Mnie nie interesuje nas? Jedna z definicji mówi, i to jest chyba ta gorsza definicja, że polityka to również działalność partii politycznych, mająca na celu zdobycie i utrzymanie władzy. A że to różnymi sposobami potem władzę się sięga, to może nas rzeczywiście tak jakby zniechęca do polityki jako takiej. Jak powiedziałem, niemal połowa rodaków, wielu też adwentystów, w ogóle się polityką nie interesuje. A czego przejawem jest chociażby to, przy każdych wyborach to widzimy. Są wybory, połowa Polaków się na nie nie stawia. Oczywiście nie przeszkadza im to potem narzekać na władzę, jaka jest, jaka ona jest, dlaczego nie jest taka zła, i tak dalej, i tak dalej. Inni z kolei mówią, jak nie chodziłeś, nie wybierałeś, to nie masz prawa narzekać. Eee, pytanie. Co jest lepsze próbować choćby swoim głosem wpływać na tę politykę? Może to niewielki wpływ, ale zawsze jakiś czy też pozwalać, by ta polityka manipulowała nami. Najprostszą formą zaangażowania, wydaje się, jest. Świadome branie odpowiedzialności za swój kraj i udział w wyborach jako wyborca. Mówię, wydaje się mi, że jest to jakaś forma, która powinna być standardem dla chrześcijanina. Bo chrześcijanin powinien być osobą, która się czuje odpowiedzialna za swoją przestrzeń tę, na którą ma wpływ. Jeśli mieszkam w jakimś domu, to jestem odpowiedzialny za jakiś porządek w tym domu. Nawet wobec gości czułbym się źle, gdyby przyszli do domu, a byłby w moim domu nieporządek. A ja wcale nie chcę powiedzieć, bo tu słuchają różne osoby mnie przez internet. Niektórzy znają mnie bliżej niż tylko z ekranu. To pewnie wiedzą, że z tym moim porządkiem nie jest do końca tak, jak ja sobie marzę, żeby było. Jak apostoł Paweł, po prostu muszę, muszę powiedzieć, że pod tym względem bardzo chcę, tylko mi nie zawsze wychodzi. Nawet bardziej mi nie wychodzi niż wychodzi. Ale przynajmniej chcę. W każdym razie chrześcijanin powinien czuć odpowiedzialny za jakąś przestrzeń, którą zajmuje, w której żyje. Czy to własne mieszkanie, czy nawet, czy nawet blok, w którym mieszka. Nie interesuje was, czy, czy, czy koło tego bloku jest czysto, czy brudno, ładnie, czy nieładnie? Może nie interesuje, a może powinno interesować. A czy czujemy się w jakimś sensie odpowiedzialni za naszą gminę? Żeby było w niej dobrze, żeby wszystko było należycie i prowadzone, i żeby ładnie wyglądało? Jeżeli czujemy się odpowiedzialni za własne mieszkanie, gminę, miejsce pracy, to jak mamy się nie czuć odpowiedzialni za nasz kraj? A najprostszą formą Okazywania tego poczucia odpowiedzialności jest choćby branie udziału w wyborach. Zauważcie, ja, nie, ja absolutnie dzisiaj nie wymienię żadnej partii, ani na kogo głosować, ani cokolwiek takiego. Ja tylko mówię, zostawiam te rzeczy waszemu sumieniu, ale uważam, że coś takiego powinno być standardem. Drugim krokiem, może nawet trzecim, udziału zaangażowania, jest dawanie się wybierać, jest angażowanie się w działalność jakichś partii. Ale to dla bardzo, bardzo nielicznych, a że tacy są na świecie wśród Adwentystów, to chociażby przykłady na początku kazania podane powinny tu wystarczyć. A co z takimi pojęciami jak ojczyzna i patriotyzm? Zwłaszcza w kontekście Chrystusowego przykazania, byśmy miłowali naszych nieprzyjaciół, bo patriotyzm w większości ludzi kojarzy się, no, nie wiem, ze strzelaniem do wrogów. Czy chrześcijanin w kontekście przykazania miłujcie nieprzyjaciół waszych ma prawo być patriotą? Tu trzeba powiedzieć, że chrześcijanin w zasadzie ma dwie ojczyzny: ziemską i niebiańską. Ta pierwsza jest jedynie przejściowa, ta druga wieczna. I w tym sensie ta druga jest lepsza, bo wieczna, w tym sensie jest też ważniejsza od tej pierwszej. W Biblii czytamy, że wierzący są faktycznie gośćmi i pielgrzymami na ziemi. Że dopiero ojczyzny szukają. I gdyby mieli na myśli tę, z której wyszli, byliby mieli sposobność do niej powrócić. Lecz oni zdążają do lepszej, to jest do Niebieskiej. To cytowany już dzisiaj list do Hebrajczyków w 11 rozdziale, a list do Filipian w rozdziale 3 werset 20 mówi: Nasza zaś Ojczyzna jest w niebie, skąd też Zbawiciela oczekujemy, Pana Jezusa Chrystusa? Co prawda, ten tekst mówi, że Ojczyzna nasza jest w niebie, ale ten wcześniejszy mówił i o niebieskiej Ojczyźnie, i o tej ziemskiej że też ją mamy tyle że ta niebieska jest ważniejsza skoro mamy dwie ojczyzny ziemską i niebieską ta druga jest lepsza co nie znaczy że ta pierwsza jest zła jest po prostu nie tak dobra jak ta druga to co w takim razie z patriotyzmem patriotyzm to pojęcie nieodłącznie łączy się z ojczyzną, z naszą relacją do ojczyzny, stosunkiem do ojczyzny. Czy można być patriotą, mając dwie ojczyzny? Czy można być patriotą, mając dwie ojczyzny? Czy to nie prowadzi do jakiegoś konfliktu wartości? Zwykle patriotyzm. Definiuje się jako miłość do Ojczyzny połączoną z gotowością poniesienia za nią ofiary. Tak mniej więcej? Miłość do Ojczyzny połączona z gotowością poniesienia dla niej ofiary. Czy w takim znaczeniu chrześcijanie mogą być patriotami? Zacznijmy od tego, że skoro mamy dwie Ojczyzny. To chrześcijanie powinni mieć też świadomość istnienia dwóch patriotyzmów: duchowego wobec ojczyzny niebiańskiej i ziemskiego wobec ojczyzny ziemskiej. Jeśli kochamy Królestwo Niebieskie, jeśli kochamy jego władcę, króla królów i pana panów, Jezusa Chrystusa, jeśli kochamy jego lud, Kościół Boży na tej Ziemi, jeśli jesteśmy gotowi do poświęceń w imię tej ojczyzny, jej króla, jego ludu, nawet poświęcenia życia, to jesteśmy patriotami duchowymi? Tak. Bo tak zdefiniowaliśmy patriotyzm miłość do ojczyzny i narodu połączona z gotowością poniesienia ofiary. Ten rodzaj patriotyzmu nie powinien być niczym ograniczony. I przykłady biblijne pokazują nam, że chrześcijanie byli gotowi za swoją wiarę, za wiarę w nadchodzące królestwo, za wiarę w Jezusa Chrystusa, nawet oddawać swoje życie. Natomiast przecież czytamy właśnie o tych, o tych ludziach, choćby w liście do hebrajczyków też w XI rozdziale, że doznawali szyderstw, biczowania, więzów, więzienia, byli kamieniowani, piłą przeżynani, paleni, zabijani mieczem, błąkali się w owczych i kozich skórach, wyzuci ze wszystkiego, uciskani, poniewierani, tułali się po pustyniach i górach, po jaskiniach i rozpadlinach ziemi. W imię czego? W imię duchowego patriotyzmu. Miłości do ojczyzny niebiańskiej, do Kościoła Bożego na ziemi, do Jezusa Chrystusa. Ten patriotyzm nie powinien być niczym ograniczony. A co z patriotyzmem wobec ziemskiej ojczyzny? Czy jest zły? Już sugerowałem, czy ziemska ojczyzna jest zła? Nie. ziemska ojczyzna jest dobra. Ale nie jest tak dobra jak ta niebiańska. Dlatego i słowo patriotyzm w odniesieniu do ziemskiej ojczyzny też nie powinien być postrzegane jako coś złego. Ale to jest patriotyzm, który jednak winien mieć jakieś swoje granice granice wyznaczone przez prawo Boże. Ale sam w sobie. Jest rzeczą bardzo cenną, postawą bardzo cenną. Czy chrześcijanin ma prawo do patriotyzmu wobec ziemskiej ojczyzny? Moim zdaniem ma. Wystarczy, by zadać sobie kilka pytań. Czy kochasz swój dom? Czy bliskie jest Ci miejsce urodzenia? Czy bliskie Ci są groby Twoich przodków? Czy, gdy grają mazurka Dąbrowskiego, nie chwyta cię coś za serce? Mamy prawo przywiązywać się, a nawet kochać określone rzeczy, miejsca, ludzi. Ale o ile patriotyzm duchowy nie powinien być niczym ograniczony, o tyle patriotyzm ziemski musi mieć swoje granice. Chrześcijanin nawet w imię najbardziej ukochanej ojczyzny nie powinien zabijać. Tu działa zasada, że trzeba słuchać bardziej Boga niż ludzi, a Bóg mówi, nie zabijaj, a Bóg mówi, miłuj nieprzyjaciół swoich. Jezus nawet uzdrowił yy, Sługę jednego z oficerów armii, w sumie okupacyjnej, dla niego w jego czasach. Pewnie dziś ktoś mógłby mu zarzucić, nie wiem, może jakąś formę kolaboracji za takie zachowanie. W Ojczyźnie niebiańskiej jest miejsce dla ludzi z każdego narodu. Obok Polaków znajdą się tam Niemcy, Rosjanie, Białorusini, Ukraińcy, Serbowie, Irakijczycy, Syryjczycy, Libijczycy. Tacy ludzie też tam się znajdą. Bóg bowiem nie ma względu na osobę lecz w każdym narodzie miły jest mu ten, który się go boi i przestrzega jego przykazań i kto postępuje sprawiedliwie. Tak czytamy w dziejach apostolskich w X rozdziale 34-35. Nie pielęgnujmy więc żadnych uprzedzeń. Patriotyzm nawet do ziemskiej ojczyzny może mieć bardzo pozytywny wymiar i nie musi się wiązać z nienawiścią do innych narodów, a przynajmniej nie dajmy sobie tego wmówić. Zwłaszcza gdy sytuacja polityczna staje się gorąca, napięta. Jak jest spokój, to jest spokój. Ale kiedy jakieś państwa zaczynają swoje interesy prawda, ze sobą, tutaj jakoś walczyć o swoje interesy, najpierw w sferze politycznej, prawda, ale sytuacja się zaognia, napina bardzo. To wtedy często się obserwuje coś takiego, jak narasta w obu narodach, prawda, zamieszkujących przeciwne granice, narasta postrzeganie drugiej strony w taki nienawistny sposób. Nie dajmy sobie wmówić nienawiści do innych narodów. W każdym narodzie są ludzie dobrzy i źli. W naszym też. I w naszym kościele też. To dotyczy narodów i kościołów. Patriotyzm nie musi oznaczać zabijania. Bardzo mi się podobała jedna z lektur, które. Nie wiem, jak tam teraz, czy się je jeszcze czyta. Podobno czyta się już tylko skróty książek. I to chyba nie wszystkich, które w mojej młodości obowiązywały. Czy czyta się jeszcze lalkę? Czyta się jeszcze? No to nazwisko Wokulskiego powinno wam być znane. Tak patrzę na ciebie, bracie, i tak mi go trochę przypominasz. Tego telewizyjnego Wokulskiego. Prawda, że taka broda mniej więcej podobna? Wokulski, taki pozytywistyczny patriota, który robił różne interesy. Prawda? Ale rozwijał polski handel, polski prawda, przemysł i tak dalej. Był wzorem takiego polskiego przedsiębiorcy, który tak od podstaw buduje siłę gospodarczą dla być może państwa, które się kiedyś odrodzi. Prawda? Można wiele dobrych rzeczy robić w imię patriotyzmu. A przecież Pismo Święte zachęca nas do tego, żebyśmy w czynieniu dobra nie ustawali. Czy w takim razie religia i polityka to absolutnie rozłączne strefy ludzkiej aktywności? A może istnieje, a może jest wręcz przeciwnie, może można je jakoś ze sobą pogodzić? I tutaj tylko napomknę, bo mówiliśmy o tym dzisiaj w trakcie, w trakcie pierwszej części nabożeństwa w szkole sobotniej. Przecież mamy starotestamentowe przykłady ludzi religijnych, głęboko religijnych, pobożnych. A przy tym. Powołanych przez Boga do piastowania wysokich funkcji politycznych. Ja już nie wspomnę o wręcz królach, chociażby w Izraelu, tak? Ale pomyślmy o patriarze Józefie, przez którego Bóg. Ostrzegał władcę Egiptu o nadchodzących siedmiu latach urodzaju, a potem też siedmiu latach głodu, jak przez niego poradził władce Egiptu, jak się do tego przygotować, jak potem faraon uczynił Egi Józefa namiestnikiem całej ziemi egipskiej, czyli kimś porównywalnym do premiera. Pomyślmy potem o proroku Danielu. Dzisiaj wiele o nim mówiliśmy bliskim Współpracowniku babilońskiego króla Nabuchodonozora, a po upadku tego króla nawet współpracowniku najbliższego następnego władcy medoperskiego. Jakie talenty musiał mieć ten człowiek, że, że władca, który najechał i podbił Babilon, sięgnął po jednego z urzędników. Tego upadłego mocarstwa, by uczynić go nawet zwierzchnikiem nad swoimi ministrami i satrapami. Ale Pismo Święte ujawnia, jakie talenty miał Danie, jakie talenty miał Józef. Czy inni jeszcze wymienieni w Piśmie Świętym Mordochaj na przykład? Z czasu Westery i Ferosza, był w nich nadzwyczajny duch. który powodował, że we wszystkich sferach swego życia, czegokolwiek się dotknęli, robili to dużo lepiej niż inni, a nadto na pewno nie można było im, by im przypisać na przykład tego, co powszechnie przeżera wszystkie szczeble władzy. Co takiego? Korupcja. Na Daniela szukano czegokolwiek. Pewnie nawet próbowano aranżować pewne sytuacje, ale nie znaleziono niczego, co by można byłoby zarzucić. Poza kwestiami religijnymi. Wspomniałem o Mordochaju, który był jednym z urzędników króla perskiego, który przypadkiem odkrył spisek przeciwko królowi i ostrzegł władcę. W efekcie tego wydarzenia zostaje potem ustanowiony drugim pokrólu. A charakteryzując go jako polityka, Biblia mówi, że był, cytuję, „wielce poważanym wśród Żydów, lubianym przez wielu współplemieńców, jako człowiek dbały o dobro swojego ludu i rzecznik pokoju dla całego swego pokolenia. To są w jakimś sensie kwalifikacje. Tu, w tym konkretnym przypadku, polityka wierzącego. Ale tak naprawdę to są również znakomite kwalifikacje dla lidera w kościele, niezależnie od szczebla, czy też dla chrześcijanina, gdziekolwiek żyje. Przypomnę, poważany, lubiany, jako człowiek dbały o dobro swego ludu i rzecznik pokoju dla całego swojego pokolenia. A więc już nie tylko swoim ludem się zajmuje, prawda? Ale dla całego pokolenia. Rzecznik pokoju. To niezwykle ciekawa charakterystyka. Powinni ją sobie przyswoić współcześni politycy. Wartość polityka należy bowiem mierzyć szacunkiem i sympatią współobywateli, wynikającymi z jego działalności na rzecz dobra wspólnego i społecznego pokoju. Tak można by słowa z księgi Estery przełożyć na współczesny język. Co charakterystyczne dla, dla tych przykładów starotestamentowych polityków, wierzących polityków, to nawet to, że nie tyle oni szukali dojścia do polityki, co raczej to, że biorąc pod, pod uwagę ich kwalifikacje, również kwalifikacje moralne, ta to polityka sama się o nich upomniała. Polityka sama się o nich upomniała. Czasy nowotestamentowe nic w tym względzie nie zmieniły, a jedynie doprecyzowały pewne relacje między władzą świecką a Kościołem. Typowy obraz współczes ówczesnej władzy w czasach Nowego Testamentu został przedstawiony w Ewangelii Mateusza w 10 rozdziale 25 wersecie. Tam czytamy słowa Jezusa, który mówi: Książęta narodów nadużywają swojej władzy nad nimi, a ich możni rządzą nimi samowolnie. Ale ktokolwiek chciałby być między wami wielki, Jezus mówi: Nie tak ma być między wami. Ktokolwiek by między wami chciał być wielki, niech będzie sługą waszym. Jak widzicie, w tamtych czasach dominował despotyzm i samowola władców. Ale Jezus mówi: Jeśli ktoś chce mieć władzę, to niech wie, że przede wszystkim winien służyć. Dobra władza w nauce Jezusa to taka władza, której istotą jest służba społeczeństwa. Nie zdobycie władzy dla władzy, żeby być najważniejszym, żeby rządzić innymi, ale żeby służyć innym. Tak jak Jezus przyszedł, aby służyć, przyszedł, aby ratować. Jaki zatem powinien być stosunek chrześcijan do władzy? Nawet tak złej, jak w czasach Jezusowych, bo dobra to ona nie była. Pan Jezus określił, Despotia i samowola. Jak w takim razie my dzisiaj na bazie słów Jezusa winniśmy ustosunkować się do władzy, nawet gdyby była tak zła, jak w czasach Jezusa. No, dzisiaj w Polsce nie bardzo musimy narzekać niezależnie od tego, która by opcja nie rządziła. Nie mamy zbyt wielu powodów do narzekania, ale są kraje na tym świecie, gdzie despotia i samowola nadal rządzą. I tam też są Adwentyści. Jak powiedziałem, to są pytania, które warto sobie stawiać. Bo dziś jest dobrze, jak powiedziałem, a jutro może być już inaczej. Dziś mieszkamy tu, jutro możemy mieszkać gdzie indziej. Odpowiedź na to daje apostoł Paweł. Czytamy w liście do Rzymian 13 rozdziale pierwszych wersetach. Każdy człowiek niech się poddaje władzom zwierzchnim, bo nie ma władzy jak tylko od Boga, a te, które są przez Boga, są ustanowione. Przeto kto się przeciwstawia władzy, przeciwstawia się Bożemu postanowieniu. Rządzący bowiem nie są postrachem dla tych, którzy pełnią dobre uczynki, lecz dla tych, którzy pełnią złe. Chcesz się nie bać władzy? Czyń dobrze, a będziesz miał od niej pochwałę, jest ona bowiem na służbie Boga ku dobremu. A jeśli czynisz źle, bój się, nie na próżno bowiem miecz nosi, wszak jest sługą Boga, który odpłaca w gniewie temu, który źle czyni. Dlatego oddawajcie temu, każdemu, co się mu należy, komu podatek podatek, komu cło cło, komu bojaźń bojaźń, komu cześć, cześć. W innym liście Paweł przypomniał współwierzącym, a to w liście do Tytusa, trzeci rozdział, wersety 1 i dwa, przypomniał współwierzącym, aby z wierzchnością i władzą byli poddani i posłuszni, gotowi do wszelkiego dobrego uczynku, aby o nikim źle nie mówili, nie byli kłótliwi, ale ustępliwi, okazujący wszelką łagodność wszystkim ludziom. Tak mi się przypomina z mojego wczesnego dzieciństwa. Lat. No, chyba jestem w stanie wyliczyć, ile to było. Miałem chyba 16. To był rok 78. Wtedy to była ta zima stulecia? Wtedy? Tak, że jak się wychodziło przed moją klatkę schodową, mieszkałem w łodzi mojego bloku, to było. Tak, z metr śniegu. Chodniki, drogi, wszystko zasypane. A to duże miasto musiało funkcjonować. I tak było we wszystkich innych miejscach w Polsce. Polska była cała zasypana metrową warstwą śniegu wszystko. I wtedy wystąpił w telewizorze towarzysz Gierek. Znacie jeszcze, pamiętacie jeszcze, to pomożecie. Pomożemy! Wołano. No i w 70. wołał w 70. roku, ale w 78. zawołał coś podobnego, prawda? Po prostu powiedział, poprosił. Słuchajcie, stoi cała Polska, a musi się wszystko ruszać, działać. Służby nie są w stanie tego zrobić same. Niech każdy po prostu wyjdzie przed swój dom i odgarnie śnieg. I Powiem wam, że. W moim domu nie kochało się tamtej władzy. I nie bez powodu. Już nie będę różnych rodzinnych zaszłości przypominał, osobistych. Nie kochało się tamtej władzy. Ale rozumiało się jedno: naprawdę trzeba funkcjonować, nawet pod tą władzą. I ta władza w dziedzinie politycznej, tej ideologicznej, może nam nie odpowiadać, ale kiedy mówi, że trzeba odgarnąć śnieg, to trzeba go odgarnąć dla dobra wspólnego. A więc chwyciliśmy, co tam w domu mieliśmy, jakiś szpadel, prawda? Coś tam się znalazło jeszcze. Poszliśmy do dozorcy, wyszliśmy. Wiecie, ile osób wyszło z całego bloku? Było w tym bloku 60 mieszkań. Wiecie, ile wyszło? Z dozorcą było nastroje. Dozorca ja i moja mama. I odgarnęliśmy od naszej klatki schodowej 100 metrów. Zmachaliśmy się jak dzikie osły. 100 metrów do najbliższego dużego chodnika. Tyle mogliśmy zrobić. Nie tylko dla siebie, ale dla pozostałych, którzy uważali, że telewizja kłamie, nie należy jej słuchać. Bądźcie gotowi do wszelkiego dobrego uczynku, mówi Pismo Święte. W jakimś dziwny sposób, jeszcze wtedy, nie będąc adwentystą, już to rozumiałem. Razem z moją mamą. Podobne myśli znajdujemy u apostoła Pawła. Bądźcie poddani wszelkiemu ludzkiemu porządkowi ze względu na Pana, czy to królowi jako najwyższemu władcy, czy to namiestnikom. Wszystkich szanujcie, braci miłujcie, boga się bójcie, króla czcijcie. Pierwszy list Piotra, drugi rozdział 13 po 14 i werset 17. Całkiem niedawno musiałem to przypomnieć na Facebooku, w pewnej dyskusji, nawet w gronie adwentystycznym, gdzie e, wiele osób wyrażało, powiem delikatnie, daleko idące obawy związane z ostatnimi wyborami prezydenckimi i ich wynikiem. Że co to teraz będzie? I tam za tym szły różne tam, prawda, próby, próby bliższego opisywania nowej władzy. Takiego nie zawsze stosownego. Musiałem przypomnieć, że pismo święte uczy, że jaki by ten król nie był, Chociaż dziś w Polsce królów nie mamy, mamy prezydentów i premierów. To jacy by nie byli, to Boga się bójcie, a króla, prezydenta, premiera, jaki by nie był, z jakiej by nie był opcji pasującej nam czy nie pasującej ideologicznie szczycie, w sensie szanujcie. Tylko tak, jako Adwentyści, możemy przetrwać. A z nami to, co głosimy. Bo przede wszystkim mamy być patriotami niebieskiej Ojczyzny. Jako patriota niebiańskiej Ojczyzny, Daniel nie miał problemu służyć najpierw królowi Babilońskiemu, a potem królowi Medoperskiemu. I w służbie pierwszemu robić wszystko, co jest najlepsze dla dobra wspólnego, i w służbie drugiemu robić wszystko, co jest najlepsze dla dobra wspólnego. I przez to zyskiwali szacunek wobec siebie, ale jak widzimy również z oświadczeń tych królów w różnych krytycznych sytuacjach, również dla Boga, którego reprezentowali. Ten tekst i te teksty, które czytałem przed chwilą z listu do Rzymian, Tytusa i z pierwszego listu Piotra, jak powiedziałem, nakazujące czcić królów i być im posłusznym, posłusznym, odnoszą się do czasów, kiedy władza była w przeważającej mierze despotyczna i samowolna, a nawet wtedy należało królów szanować. Nie należy jednak traktować tych tekstów jako wyrazu Bożej aprobaty. Dla despoty i samowoli. Bo Bóg, mówiąc czcijcie króla despotę, wcale nie mówi, że despotia jest dobra. Mówi, szanujcie władcę samowolnego, nawet jeśli jest samowolny, wcale nie mówi, że samowola jest dobra. Te teksty, które czytaliśmy, to raczej ogólna legitymacja. Dla samej idei władzy, która w przeciwieństwie do anarchii wnosi do współżycia społecznego element ładu, porządku i jakiegoś bezpieczeństwa. Mimo wszystko, to co się dzieje w krajach arabskich, które przeżyły, jak to się mówi, arabską wiosnę pokazuje nam, że nawet despotyczne wcześniejsze rządy były lepsze dla tych narodów, jak się wydaje, niż anarchia, która nastąpiła po ich obaleniu. Obserwujemy to. Taki szacunek nawet dla władców despotycznych i i Samowolnych nie oznacza absolutnego jednak i bezkrytycznego posłuszeństwa wobec nich. Pamiętajmy o tym kontekście kulturowo-historycznym omawianych cytatów. To były czasy panowania despotii, a nie demokracji, praw człowieka i posiadania konstytucji. W demokracjach jest nieco inaczej. W demokracjach obywatele. Gdy nie są zadowoleni z władzy, mają prawo przez osobiste decyzje, przez osobisty wybór wybrać innych rządzących. Mają do tego prawo. Jeżeli w demokracji nie jesteśmy zadowoleni z danej władzy, nie jest niczym złym, nie jest przekroczeniem y, tych, tych tekstów, prawda, o szacunku i czci dla króla i władzy. Że się pójdzie i powie nie, chcę innego, i wrzuci się inny tam, prawda, głos. Takie mamy prawo. I to też jest szacunek dla władzy. Po prostu okazujemy tym szacunek dla władzy tej lepszej, której się spodziewamy, że nadejdzie z całą świadomością, że żadna władza nie jest doskonała. A więc mamy prawo dokonywać tego typu wyborów. A nawet rozsądnie krytykować rządzących, rozsądnie, w sensie konstruktywnie, z szacunkiem, tak? Przecież Pismo Święte wyznacza nam standardy, mówiąc nawet w dziedzinie religijnej, że mamy każdemu odpowiadać, kiedy się nas pyta, dlaczego i w co wierzymy, a nawet bronić tego, w co wierzymy. Słowo bronić sugeruje, że następuje tutaj pewna nawet walka, kontrowersja, dyskusja. Może nawet gorąca argumentacja, ale jednak tamte teksty mówią, ale z szacunkiem dla drugiego człowieka. A więc nawet władzę można krytykować, byle zachowując dla krytykowanego szacunek. Można. Krytyka nie jest objawem szacunku. Czasem krytyka jest bardzo zdrowa i nawet pomocna dla tego, kogo dotyka. Lista apostoła Pawła i Piotra i cytaty, które podawałem, są rodzajem komentarza do wcześniejszej wypowiedzi Pana Jezusa, który powiedział, który, który scharakteryzował relacje między władzą a Kościołem. Powiedział na pytanie, czy płacić podatki cesarzowi, odpowiedział: Oddawajcie więc cesarskiego cesarzowi, a co boskiego Bogu. I to jest właśnie 22 rozdział Ewangelii Mateusza, 21 werset. Zdaniem wielu, te słowa Jezusa a w obecnych czasach mogą być podstawą do sformułowania zasady rozdziału Kościoła od państwa. Sprawy cesarskie dla cesarza, a boskie dla Boga. Jako wyraz pewien biblijny zasady rozdziału Kościoła od państwa, władzy świeckiej od władzy duchownej. Historia chrześcijaństwa dowodzi, że ilekroć dochodziło do skojarzenia tych dwóch władz, świeckiej i duchowej, w jednym ręku, to ich wspólnym dzieckiem był były despotyzm i nietolerancja dla ludzi o odmiennych poglądach. Dlatego nawet w polskiej ustawie o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, ta ustawa oczywiście z jednej strony charakteryzuje wolność sumienia i wyznania, czym ona jest, jakie są jej przejawy, ale też w dziewiątym artykule mówi, jakie są gwarancje wolności. Często moi studenci popełniają pewien błąd na egzaminie, bo gdy ja pytam o gwarancję wolności, to oni wymieniają przejawy wolności. I mówią, że tam jak się dzieci uczy własnej religii, to jest gwarancja, że jak się chodzi do kościoła, to jest gwarancja. Nie, to są przejawy jak się posiada w domu Biblię, krzyże czy coś w tym rodzaju, to są to gwarancja. Nie, to są przejawy wolności. Jak się głosi religię, że to gwarancja. Nie, to są wszystko przejawy wolności. A gwarancja? Są trzy. Swoboda pełnienia funkcji religijnych, rozdział Kościoła od państwa i równouprawnienie Kościoła i związków wyznaniowych. To są trzy gwarancje. Jedną z nich jest właśnie rozdział Kościoła od państwa. Bo gdyby go nie było, to wszystko inne jest iluzoryczne. To wszystko inne możemy dziś mieć, a jutro stracić te przejawy, te możliwość głoszenia, posiadania prawda, przedmiotów do kultury i tak dalej, i tak dalej. Wszystko to możemy z dnia na dzień stracić, jeśli tylko nie będzie rozdziału Kościoła od państwa. Ta zasada rozdziału nie zabrania oczywiście osobistego angażowania się ludzi wierzących w politykę. Jezus modlił się przecież za wierzących, już nie jestem, już nie jestem na świecie, lecz oni są na świecie. Nie, jeste, nie są ze świata, jak i ja nie jestem ze świata. Nie proszę jednak, abyś ich zabrał ze świata, lecz abyś ich zachował od złego. Jesteśmy na tym świecie, funkcjonujemy w tym świecie. Mamy odpowiedzialność za otoczenie, w którym żyjemy, to bliższe i to dalsze. Niektórzy tę odpowiedzialność rozumieją jako choćby głosowanie, inni nawet angażowanie się dla dobra wspólnego i by służyć innym. Nie ma w tym nic złego? Póki jesteśmy na tym świecie, stanowimy jego cząstkę? Złe będzie wtedy, jeśli się. Złu, które w tym świecie panuje poddamy, ale Pan Jezus modli się, póki co są jeszcze na świecie, ale zachowa ich od złego. Mamy prawo mieć dzisiaj swoje poglądy nie tylko w kwestiach religijnych, ale również społecznych, gospodarczych, czyli faktycznie politycznych. Mamy prawo je wyrażać, mamy prawo wprowadzać je w czyn w ten czy w inny sposób. A jak ktoś mówi, że on się po prostu nie będzie w to wszystko angażował, to chcę powiedzieć, że to jego niezaangażowanie jest naprawdę tylko pozorne. Bo nieangażowanie się to jest jakby zupełnie swobodne pozwalanie, by wszystko inne się działo samo. Niektóre kraje bardzo mocno ucierpiały z tego tytułu, że pozwoliły, by na przykład zło się swobodnie w nich rozwijało. Kto pozwolił? Obywatele. Niezaangażowanie jest tylko pozorne. Należy raczej dążyć do angażowania się, ale rozsądnego, do wybierania dzisiaj władzy, która według naszej najlepszej wiedzy i doświadczenia będzie dawała jakieś gwarancje wolności sumienia i wyznania. A biorąc nawet za przykład bohaterów starotestamentowych, jeśli ktoś ma w sobie jakieś pokłady służby dla innych, dla wspólnego dobra i jakieś pomysły, żeby coś lepiej funkcjonowało, i chce to lokalnie czy na skalę kraju przeprowadzać, niech i angażuje się na ten sposób. Ma do tego prawo biblijne przykłady nam tutaj. Służą, są tutaj nam przykładem. Reasumując, moi drodzy, powiedziałem dzisiaj, że mamy dwie ojczyzny: niebiańską, ważniejszą, ziemską, też dobrą, ale nie tak ważną jak tamta. Mamy dwa patriotyzmy, duchowy i ten ziemski. Oba są dobre, ale ten duchowy wobec niebiańskiej ojczyzny nie powinien być niczym ograniczony, ten ziemski. Ograniczony jest wskazaniami biblijnymi. Możemy wiele dobrego dla ojczyzny robić i powinniśmy robić. Ale do pewnych granic nigdy nie dajmy sobie wmówić, żeby nienawidzieć inne narody tylko dlatego, że są inne od naszego własnego. Mówiliśmy również o tym, że o przykładach wierzących polityków ze Starego Testamentu. Którzy pokazali, że można być na eksponowanych stanowiskach i czynić wiele dobra i dla swojego kraju, i dla swoich ludzi, i dla wszystkich ludzi w danym pokoleniu. Mówiliśmy też o tym, że Nowy Testament również nam wyznacza pewne kryteria relacji Kościoła, czyli nas wszystkich wierzących do władzy. Mówi o potrzebie czci. Potrzebie szacunku, potrzebie posłuszeństwa, potrzeby oddawania władzy to, co się jej należy. Ale i tutaj nie można mówić o bezgranicznym i bezkrytycznym posłuszeństwie. Zawsze na pierwszym miejscu powinniśmy słuchać bardziej Boga niż ludzi. I sam Pan Jezus wyznaczył pewien standard, jeśli już ktoś chciałby się angażować w politykę, że ma to być służba. Dla innych ludzi. Dlatego kończąc, ktokolwiek chciałby się angażować we władzę, czy w politykę, na szczeblu lokalnym, czy krajowym, czy nawet na szczeblu kościelnym, jeśli chodzi o, nie wiem, przywództwo w kościele, w zborze lokalnym, to do wszystkich tutaj kierowane są jeszcze takie słowa. Żeby pełnić swoją służbę z oddaniem, nie dla brzydkiego zysku, nie jako panujący nad tymi, którzy są wam poruczeni, ale jako wzór dla trzody. To są, powiedziałbym, te kryteria moralne kwalifikacje moralne dla każdego polityka dzisiaj. Dla każdego przywódcy dzisiaj, czy to w sferze szeroko pojętej polityki, czy to nawet w sferze przywództwa kościelnego na jakimkolwiek szczeblu: jako pasterze, jako przykłady, jako wzór dla trzody z oddaniem nie dla brzydkiego zysku. Bo władza, według Pana Jezusa to służba. Dlatego słuszmy, dlatego czyńmy dobrze, gdzie tylko możemy. Amen.